kochane uczennice, kochani uczniowie. Wy przecież, no już wy to nie, bo ja parę lat wstecz byłem w Czyżewie, poznałem wspaniałe dzieci, uczniów i uczennice i uczniów waszej szkoły. Wspaniałe. I to pozwoliło mi pokochać was bardzo głęboko i serdecznie. Nie mogę. Zdrowie nie pozwala. A byłem przygotowany jutro opowiedzieć wam o akcji bohaterskiej naszych kolegów, którzy 64 lata temu odbili z rąk Niemców naszego kolegę bohatera Janka Rudego Bytnara. Na pewno wielu z was wie o tym i pamięta, mało zna przyrzeczenie harcerskie wypowiadane w czasie wojny. Ślubowanie w szarych szeregach. Dzisiaj, 64 lata po tamtej akcji, 62 lata po wojnie, pomyślę chętnie i chętnie o tym mówię do dzieci polskich, jak to my pełniliśmy służbę. Pamiętam moją zbiórkę na tajnej, gdzieś na ukryciu, na strychu, a i w piwnicy także mieliśmy zbiórki, jak składałem moje ślubowanie. Stał przede mną mój drużynowy druh Wąsik, a nazywał się Jurek Zakrzewski. Ja nazywam się Stanisław Sieracki, ale w czasie okupacji nazywałem się Franciszek Brożek. Ukrywałem się przed niemieckim poszukiwaniem, a używałem pseudonimu Świst. Zanim wybrałem sobie ten pseudonim Świst, Jurek Wąsik zapytał, czy ty gotów jesteś ślubowanie złożyć służbie w szarych szeregach. Myślałem, czy wam to przypomnieć. A naturalnie szkoła wasza ma imię szarych szeregów. I dziadek Stanisław, dziadek Świst, postanowił przed tym świętem przekazać na ręce moich przyjaciół słowa dla was przeznaczone. Cóż ja wypowiadałem za Jurkiem Wąsikiem? Ślubuję na twoje ręce pełnić służbę w szarych szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować i nie cofnąć się przed ofiarą życia. Ja dzięki Bogu przeżyłem. Ja, gdy była taka potrzeba, potrafiłem także szukać możliwości niesienia pomocy bliźniemu. Nie myśląc o swoim życiu, ale osobiście widziałem, ile moich dziewcząt, koleżanek, ile moich chłopaków, kolegów było tym słowom wiernych. Byli wiernymi, nie cofali się przed ofiarą życia. I dzisiaj właśnie mija 64 lata, jak Hubert Lęk, jak Tadzio Krzyżewicz, jak Alek Dawidowski nie cofnęli się przed ofiarą życia, gdy trzeba było stworzyć wolność
zamkniętemu, aresztowanemu przez Niemców Jankowi Bytnarowi. Janek Bytnar to nasz uroczy kolega, nasz wielki bohater i on także nie cofnął się przed ofiarą życia. Kiedy przebywał w areszcie, pomyślcie sobie, kochane dzieci, Niemcy próbowali go oszukiwać. Przyrzekali mu, że kiedy powie prawdę, będzie wolny, pójdzie do domu. Nie wierzył i słusznie. Pomyślcie, kochane dzieci, że Niemcy przesłuchiwali go tylko 4 dni i chociaż za te 4 dni był wolny, był wśród swoich, życie skończyć musiał. Pomyślcie się, w tym 4. dniu dwaj przesłuchujący go gestapowcy wpadają na bandycki pomysł. Jeden chwytał Janka za palce, a drugi przystawiał do paznokcia gwoździa i tego gwoździa wbijał młotkiem, żeby męczarnią, morderstwem zmusić go do mówienia prawdy. Janek nie powiedział nic, choć wiedział wiele. Miał wielu przyjaciół, znał Zośkę osobiście. A kto wie jak inny, przesłuchiwany, gwoździami męczony, wytrzymałby tyle, ile wytrzymał Janek. 26 marca o godzinie 5 po obiedzie chłopcy wybili go z rąk Niemców pod warszawskim arsenałem. Lekarze ratowali go w mieszkaniu na Mokotowie, w mieszkaniu rodziców powojennego naczelnika Szarych Szeregów, drucha Mirowskiego Stefana. Po 4 dniach leczenia w domu lekarze doszli do wniosku, że jedynie szpital może przywrócić zdrowie, siły i życie Jankowi. Koledzy, jego koledzy przewieźli go ze szpitala na ulicę, zapomniałem w tej chwili, Płocką i tam wnieśli do sali operacyjnej, na którym to stole miał być operowany, miał odzyskać siły do życia. Wnieśli, położyli na stole, wyszli, a lekarze przystąpili do operacji. Po kilku minutach wychodzi pan doktor Manteuffel, kieruje swoje kroki do Zośki, do Tadeusza Zawadzkiego i wypowiada słowa. Chłopcy, za późno, on już nie żyje. Czyż Janek Rudy cofnął się z ofiarą życia? Nie cofnął się. Nieważne było jego życie. Ważne było, żeby kolegów nie zdradzić. Nie zdradził. I kiedykolwiek pomyślicie o bohaterach Szarych Szeregów, o waszym bohaterze, o patronie waszej szkoły, Szare Szeregi, pamiętajcie, że my, wtedy młodzi chłopcy, powiedzieliśmy i na krzyż harcerski, ale i patrząc na tego najwyższego nad nami, na Boga. Przyrzekam, ślubuję, nie cofnę się przed ofiarą życia. Kochane dziewczynki, kochani chłopcy, szanowne grono pedagogów i wychowawców, kochana pani dyrektor, zmieniło się, bo kiedyś ja goszczony byłem przez pana dyrektora,
A teraz jest kochana pani dyrektor. Pani dyrektor, tą drogą, drogą słowa mojego nagranego na przedmiot techniczny, w tym słowie przekazanym przyrzekam, że gdy tylko wrócę do sił, gdy tylko Januszek i Hania będą mieli ochotę i czas pojechać ich samochodem do Krzyżewa, pojadę. Nie będę czekał na samochód pana burmistrza w Krzyżewie. Przyjadę w Krzyżewie, w Wysokie Mazowieckie. Przyjeżdżał po mnie do Warszawy wasz samochód, bo ja sercem całym chciałem, pragnąłem być razem z wami. Dzisiaj ciałem nie jestem z wami, ale sercem i duszą jestem wśród was, wszystkich was, przyjaciele moi, siostrzyczki moje, bracia moi, tulę do mojego dziadkowego serca. Pozdrawiam.